Witajcie kochani, to Mary i Mario. Oczywiście znowu gościnnie. No ja gościnnie, tak. Tak, jak wiecie, dzisiaj są moje urodzinki. Dostałam zrafeczki od mojego syna. To tylko dodatek, oczywiście dostałam też również prezent. I dołożę do prezentu krzyżówkę XXL i ekstremalne 7. Także... Mojemu synkowi bardzo dziękuję, chociaż już podziękowałam. Jak wy chcecie, to możecie zostawiać dla niego serca. Także zbiorę się za drapanko. Już mam, kochani, pewniaczka, bo nadrapałam sobie krzyżówkę, czyli mam już bonusik. Zobaczymy, co będzie dalej. Także trzymajcie kciuki. No i zaczynamy. Co ja tu się... przybliżę, żeby to było lepiej co widać. Tutaj się jeszcze uda wydrapać? Co mamy? Teraz mamy N. Nadrapałam. Pokazałam mu, że już pewniaczek jest. To się ucieszył, że jakaś wygrana od niego będzie. Tu mamy pierwszy wyrazik dopiero. Tak, tu mamy pierwszy wyraz. Jeszcze coś. Tak, ja szukam dopiero. Tu mamy, teraz tu mamy jeszcze N. Możemy tylko nie pogubić, ale... Tutaj Mario patrzy. Będę czuwał. Uważnie, jest czujny, żebym czegoś nie pominęła. Ja się już cieszę, że jest bonusik. Jak to się mówi, jest dyszka na pewno. Tu mamy też pierwsze słowo na razie. Tu mamy jeszcze N. Tu mamy N. Jakby tu już nic nie było, to i tak jestem mega zadowolona. Ale literka jeszcze jest. Literka jeszcze jest, tak. Tutaj mamy Jan. Mamy Jana i tu jeszcze mamy N, bo to jeszcze szukałam. Dobrze. Teraz już mamy wszystkie. I tutaj szukamy N-ki. Także fajnie. O, tu mamy też pierwszy dopiero wyraz. Ale jeszcze troszeczkę do drapania jest, także może coś jeszcze się wykroi. Zobaczymy. O, drugi wyraz. Jeszcze mamy cynk. Nie cynk, tylko Symeon. No, tu mamy drugie. No. Są dwa. Dalej jeszcze jakąś N-kę znajdziemy. Chyba już nie. Dobra. Kolejna. Także synuś się ucieszy, że mamusia wydrapała coś od niego, że się udało. Tu mamy U. Więcej już nie widzę. Tu mamy Ulga. No, jeszcze troszeczkę mam do drapania jeszcze z urodzin. Także będę musiała chyba to dzisiaj, ten dzień, będę musiała chyba wstawiać wszystkie w jeden dzień, aż nie wiem co zrobić. Bo to tak fajnie by było, no nie? Mamy. Chyba to wszystko. U, no. Kolejna to literka K. Tu mamy K, ale tylko jedno chyba tu jest, bo więcej nie widzę. Tu mamy Y, oka, kra. No ciekawi mnie ta, żeby dała. To by były trzy słowa, nie? Dokładnie, tu już jest blisko. Ale jak nie będzie, to ja już jestem zadowolona. Tak naprawdę to tu są dwie szanse, bo... Jeżeli no. Nie trzy, bo B, F albo C. No na A nie liczymy, tak? Nie. Raczej nie liczymy na A. Dobra, ale to chyba wszystkie wydrapałam. Jeszcze dostały trzy literki, kochani. Mamy W. Mamy Awiza. Tak. Czy gdzieś jeszcze O? Tu mamy owoc. Czy mamy gdzieś jeszcze W? Tak jeszcze sprawdzam. O, tutaj mamy jeszcze W. Drugim szukamy staw. Mamy. Tu mamy W. Ubyło? Ubyło. O, tu. Czekaj. Tu. Tak. O, widzisz? Przegapione. No, było. Tak. Dobrze, że ty tu jesteś, nie?
Poczekaj, ja szukam. W. Jezus. Gapa. Dobra, w, 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 w. Tu mamy w. Ale więcej nie ma. Nie. I jeszcze tylko dwie. Co mamy? D. D, 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 D. Tu mamy D. Tu. I tu jeszcze mamy D. W drugiej szukamy, tu mamy, tu. W trzeciej krzyżówce to mamy tutaj. Tu mamy. I tu gdzieś jeszcze mamy D. A tu mamy. Adam. O, pozdrawiam Adama. Wszystkich Adasiów pozdrawiam. I czy tu jeszcze mamy D gdzieś? Czy ja coś przeoczyłam? O, tu Adela. O, Adele pozdrawiam. Wszystkie. Dobra. No i ostatnie. Co będzie T? Czy T coś tu ułoży? No, raczej chyba nie. W pierwszej to już widać, że nic nie będzie. W drugiej. Tu mamy te, tu mamy te, tu mamy te. Tu. No, słów raczej nie przybędzie. Nie, słów nie przybędzie, ale jest bonus. Tu mamy te, no to jeszcze tu wydrapię, co tu mamy. O, tu jest te. Okej, okay, chyba wszystko. No. Jaki tu będzie mnożnik? Byłby. O, jeden, jeden. Razy jeden tylko. A w rgielku co tu będzie? Dyszka? Trzy dychy! O, ho, ho, ho. Elegancko! Jezu! No to syn się ucieszy, jak mu to pokażę. A z Radki nie powiedziałam. Numer jeden, czy mówiłam, ta krzyżówka. Trzy dyszki jest! Brawo ja! Sprawdzamy kontrolne. Czyli brawo dla syna. Ładnie wybrał. Chociaż jest ok. Jest E, dobra. No to tak. Pierwsza zrabka wygrana, 30 zł. Brawo! Hurra! Teraz jeszcze tutaj wybrał mi ekstremalne 7 z numerkiem 14. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nie wiem, czy ja miałam nagrane, czy nie nagrane, ale pokazałam chyba wam, że miałam złoto, czyli miałam stówkę w tej zrabce. No zobaczymy, co dzisiaj się tu ułoży. Bo czy się to powtórzy? Czy to się powtórzy, bo szukamy plika, siódemki albo właśnie tego sztabki złota. Dobra, no to patrzymy. Numer 14. Czy coś mi da? Mamy zegarek. Co to jest? Diamenty. Zapomniałam tych symboli. Portfel. Gwiazda to nie tu wygrywająca gwiazda. Nie ta zdrabka. Nie ta zdrabka. Jest piłeczka. Korona to też nie tu. To też nie. To palemka to tutaj nie tu, nie tu. Narty. Wiśnie, biedronka, słoneczko, trofeum, tak, chmurki, arbuzik, perła, świnka, Pepa, skarbonka, plecak, ananasik. No, ciekawe, czy coś tutaj się trafi. Kwiatuszek. To jest podarowane, także ja tu nie mam żadnego wkładu. Pierścionek, także to się nic nie stanie, jakby nie było. Tu mamy balsamik. Rowerek. Muszka, to też nie tu. I ostatnie dwa. Podkowa i kawa. Także to jest pustek. Ale to nic nie szkodzi. Także zaraz podziękuję mu osobiście, pokażę wygraną. No, tutaj kurczę, nic nie ma. Gdzie to, to? Gdzieś po bokach. Ale tak to raczej nie będzie, bo to widzę, że przecież nie pokazały się te akurat te symbole. No dobrze, 14 moja pusta. 30 zł w krzyżówce, czyli ja jestem mega zadowolona. Także kochani, zapraszam was na kolejne moje urodzinowe odcineczki. Pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia, życzę.
Pozdrawiam, do następnego, pa, pa. Ja również się dołączam, do zobaczenia, pa. No, pa.